Partnerem programu jest portal espeedway.pl. Sponsorem głównym programu jest najlepiej wyposażony sklep wędkarsko-zoologiczny Fish. Witamy serdecznie w magazynie żużlowym. Tomasz Wryński, Paweł Raciborz, Kuba Jamruk, witam. Naszym gościem Kuba Jamruk, nowy zawodnik Unii Tarnów. Nowy, stary trochę, no bo powracasz w pewnym sensie na stare śmieci. Powiedz w takim razie, no jak to się stało, że jesteś w Tarnowie, nie w Łodzi? No cóż, no zawsze, tak jak wspominałem wielokrotnie we wywiadach, każdemu zawodnikowi leży jazda w własnym klubie, w własnym mieście. Tutaj mieszkam, tutaj mam całą rodzinę, żonę, znajomych. W Łodzi oczywiście też już wiele znajomych mam i wszystko już tam jakby się tam też zadomowiłem, aczkolwiek tutaj na miejscu to jest na miejscu i to był główny powód. No i wiele takich czynników do tego też, że Tarnów stara się o Ekstraligę i też chcę ja osobiście podnosić swój cel sportowy, a wiadomo, że fajnie się jedzie w drużynie, która walczy o coś i idzie do góry. Jest ta perspektywa Ekstraligi, która też mi ten cel przyświeca i też bym chciał jak najbliższej przyszłości gdzieś tam spróbować swoje siły ponownie w Ekstralidze. Także to się wszystkie te czynniki złożyły ku temu, że powróciłem do Tarnowa. Tak na przestrzeni tych sezonów, kiedy jeździłeś w Łodzi, chyba się tam mocno zżyłeś z tym środowiskiem łódzkim, więc pewnie łatwo nie było. No tak, dokładnie. No, łatwo nie było, no, choć tyle, że mamy ten okres zimowy, także i tak w zimie w Łodzi nie przebywałem. Troszeczkę mi jest to może troszeczkę łatwiej, ale tak, no, w Łodzi mam masę znajomych, masę kibiców, którym z tego miejsca jeszcze raz dziękuję, że tak spokojnie i ze zrozumieniem jakby uszanowali moją decyzję. Miałem masę wiadomości praktycznie dwa dni po ogłoszeniu informacji, że będę jeździł w Tarnowie. Nic nie robiłem, tylko odpisywałem na telefonie, na wiadomości przeróżne życzenia, żebym dalej się rozwijał i że jestem mile widziany w Łodzi. Także dziękuję im bardzo jeszcze raz z tego miejsca. Mhm. Pogodzili się pewnie kibice, nie do końca pogodził się prezes Skrzydlewski, który miał jakieś w związku z tą sytuacją wątpliwości, tak bym powiedział. No, myślę, że tu w Tarnowie, nie wiem, czy obserwowali wszyscy pierwszą ligę, no prezes jest bardzo specyficzny, ma swój punkt widzenia. Nie do końca to wszystko jest prawdą, ale ja tutaj mówię, dziękuję mu za to, że za te 4 lata, za to, że zawsze pieniądze były na czas, że miałem szansę się rozwinąć w Łodzi, bo tak niewątpliwie było, bo tu w Tarnowie brakło dla mnie miejsca, mój poziom sportowy nie pozwalał po skończeniu wieku, przeze mnie wieku juniora, na senior, jak przyszedłem wiek seniora, nie było dla mnie miejsca, no bo mówię, mój poziom sportowy nie odpowiadał, żeby jeździć skutecznie w Ekstralidze. Tam znalazłem swój azyl i tam się rozwijałem i z roku na rok stawałem się coraz lepszym zawodnikiem. Także wszystko też, co wokół klubu w Łodzi się działo, to też pomagało mi się rozwijać. Nikt mi nie przeszkadzał, robiłem sobie co chciałem i swoją drogą sobie podążałem. Także ja jeszcze raz dziękuję całemu klubowi z Łodzi. I nie mówię do widzenia, bo różnie w życiu jest i z roku na rok się to wszystko zmienia w kalejdoskopie, tym bardziej w żużlu, także niczego nigdy nie można wykluczać. Mhm. Paweł, podłączę ci tak do akcji, mówiąc językiem piłkarskim. Czy prezes Skrzydlewski miał jakieś... Nie wiem, zgadzasz się z tym, co powiedział, czy nie? Czy na pewno mu szkoda, że Kuba odszedł z Łodzi, bo wiedział dobrze, że dobrze punktował, zdobywał te najważniejsze punkty, co pokazał też w meczach finałowych, bo tego, co widzieliśmy i obserwowaliśmy zmagania te finałowe z Lokomotivem, to był chyba najlepszym zawodnikiem. To tylko pokazuje, że do końca mu zależało na tym, żeby po prostu awansować z drużyną do Ekstraklasy. Kuba tutaj nie powiedział, ale z tego, co rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, no to ta propozycja pojawiła się jeszcze w momencie, kiedy propozycja startu w Tarnowie, kiedy jeszcze mieliśmy nadzieję, że zostaniemy w tej Ekstralidze, także Kuba był brany pod uwagę do składu nawet ekstraligowego, także tutaj dobrze, że działacze tarnowskich jaskółek myślą o powrocie wychowanków do klubu, bo to tak przyciąga na pewno kibiców na stadiony i to jest najważniejsze, żeby tych wychowanków jeździło jak najwięcej. Szkoda, że nie doszli do porozumienia z Ernestem Kozą czy z Edwardem Mazurem, który nie był w ogóle brany pod uwagę do składu z tego, co wiem. Im więcej tych wychowanków w klubie, tym większa publika i każdy chce się identyfikować, każdy kibic właśnie z zawodnikami, którzy się tutaj wychowali. I tak wracając właśnie jeszcze do tych startów w pierwszej lidze,
Dużo się pojawiło komentarzy, że szkoda, że nie zostaliśmy w tej Ekstralidze. Ja jestem w sumie zadowolony, że pojedziemy ten, mam taką nadzieję, że jeden sezon w pierwszej lidze, bo to jest dobre przytarcie dla naszych juniorów, bo gdzie się nie mają uczyć i szkolić, jak nie w pierwszej lidze. Bo w Ekstralidze widzieliśmy, jak to wygląda. Tam nie ma czasu na błędy. Zostajesz na starcie i przyjeżdżasz na mecze ostatni, na metę ostatni. A tutaj będą mieli okazję startować. Wiemy, jak przebiegała kariera Marcina Rempały czy Janusza Kołodzieja. Oni właśnie zaczynali od tych torów drugoligowych i bieli się w górę. I potem widzieliśmy, jakie były tego rezultaty. Ja mam nadzieję, że właśnie będziemy stawiać na wychowanków i nie kombinowaliśmy z żadnym pozyskaniem nowego juniora. Mamy wychowanków i trzeba na nich stawiać. Mam nadzieję też, że w przyszłym sezonie szkółkowicze ze szkółki Janusza Kołodzieja też po zdaniu licencji będą chcieli startować w barwach Unitarnów i oby było jak najwięcej tych wychowanków i potem opierać właśnie skład o Kubę i o tych zawodników, którzy potem będą zbierać doświadczenia na torach pierwszoligowych i potem ekstraligowych. Kuba, tak w nawiązaniu do tego, co powiedział Paweł, czy to dobrze dla ciebie, że to jednak pierwsza liga, a nie ekstraliga? Czy tak tu Paweł powiedział, nie powiedziałem wcześniej, propozycja startu w Tarnowie już była też pod kątem Ekstraligi, prezes mnie widział w składzie i to nie jako zawodnika oczekującego, tylko normalnie w pierwszym składzie i to też się przyczyniło w jakiś sposób do mojej decyzji o przejściu do Tarnowa, bo widać, że mnie chcieli, że widzieli we mnie potencjał, a to zawsze że dla zawodnika jest dobra informacja. Na pewno dobrze jest, że będzie, znaczy może nie do końca, że będzie pierwsza liga, to jest dobrze dla Tarnowa, ale muszę powiedzieć, jak jest, że 4 lata w pierwszej lidze, że to wcale nie są przelewki, z roku na rok przychodzą coraz lepsi zawodnicy i poziom się podnosi. Można zobaczyć po nazwiskach, jacy zawodnicy decydują się na starty w pierwszej lidze i to nie jest ta pierwsza liga, kiedy ja zaczynam jeździć w 2013 roku, a teraz to jest już przepaść i naprawdę jest poziom podniesiony do góry. No wiadomo, że każdy zawodnik by chciał jechać w Ekstralidze, ale ja powiem szczerze, że jestem z tego zadowolony faktu, że tak się to wszystko poukładało, że mam szansę tutaj w pierwszej lidze w Tarnowie poznać od nowa ten tor, bo to nie jest tak, że ja tu przyjdę i będę fruwał, bo jednak nie było mnie tu 4 lata i trzeba od nowa poszukać ustawień i znaleźć prędkość, żeby być na domowym torze szybki. Myślę, że to mi się tak wszystko w życiu udaje i wierzę, że teraz jest tak samo, że tak po prostu miało być i cieszymy się z tej pierwszej ligi i wyciągniemy z tego same pozytywy. Skład zmontowany przez włodarzy Unitarnów jest taki no, na awans, wydaje się, więc może tak być, że to będzie jakaś tam inwestycja. Dobrymi występami możesz zasłużyć na tą Ekstraligę jednak. No myślę, że większość, jak nie wszyscy zawodnicy obecni ze składów w Tarnowie tak myślą. Każdy chce jeszcze tutaj się pokazać, ma okazję w takiej drużynie, gdzie wynik będzie. Wierzę w to i że będzie dobry, także jak najbardziej dla każdego to jest w taki sposób fajny sposób na zareprezentowanie się. Dla mnie też szczególnie, że to mówię, jestem stąd i fajnie by to było, tak mówię, na dłużej się zadomowić. Paweł, tak patrząc na składy, jakie są w pierwszej lidze, ten awans, nie wiem, jest w kategoriach, że pewny, czy raczej, że będzie walka po prostu? No przecież nic nie jest pewne. Wiemy, co się dzieje, jak drużyna łapie kontuzję, to wtedy w żużlu jest bardzo widoczne. Mieliśmy tego przykład w tym sezonie, kiedy odszedł od nas Krystian Rempała, jak to się wszystko posypało. A tutaj skład jest, bym powiedział, na pierwszą ligę bardzo dobry, no bo w składzie drużyny Jaskółek mamy praktycznie w drużynie seniorskiej zawodników, którzy nie tak dawno startowali w Ekstralidze lub kończyli ten sezon w Ekstralidze. Kuba zdobywał złoty medal z Jaskółkami i mam nadzieję, że tak jak tutaj powiedział, poukłada wszystko w swoim sprzęcie i dostosuje motocykl na dobre prędkości tutaj w Tarnowie i będzie te biegi wygrywał, aby ich wygrywał jak najwięcej. Mamy w składzie Liunga, Michelsena, Bierę. Michelsen-Bierę no, jeździli w tym sezonie w Ekstralidze. Bierę moim zdaniem powinien być tym numerem jeden na East Polskiej Ligi Żużlowej. Do tego dochodzą Polacy. Mroczka, który dobrze spisywał się w ubiegłym roku w barwach tarnowskich Jaskółek. Szkoda, że działacze nie doszli do porozumienia i na pewno tego żałują, że nie dogadali się z Arturem Mroczką. Do tego dochodzi jeszcze Artur Czaja. Jest 6 seniorów, no także no,
będzie też jakaś rywalizacja i tutaj dobrze, że postawili na trzech Polaków. To jest najważniejsze. Dwóch musi seniorów jeździć w składzie. Różnie to bywa. A w momencie, kiedy tracimy, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, tracimy na przykład wskutek kontuzji Polaka, to już musimy kombinować z zawodnikami, z juniorami. A tutaj jest ten zapas. Jak będziemy rozmawiać o składach pierwszoligowych, to większość drużyn właśnie tak się zabezpieczyła i to jest dobre posunięcie. Unia Tarnów w poprzednich latach miała właśnie coś takiego, że raczej był ten skład żelazny i tam nie było żadnych roszad, bo po prostu nie było takich zawodników. Dla żużlowców to komfortowa sytuacja, czy właśnie niekoniecznie, czy raczej wolicie, jeżeli jest ten skład faktycznie pięciu zawodników, pewniaków i tam nie musicie się denerwować tym, że zaraz możecie wypaść, bo trener wstawi tego, który oczekuje. No, na pewno to nie jest komfortowa sytuacja, jak się czuje oddech kolegi z trybun na plecach. Ja jeżdżąc 4 lata w Łodzi, zawsze miałem dwóch, trzech, którzy tylko czekali na mój czy kolegów błądu. Znaczy, to nie było ze złośliwości, tylko każdy chciał jechać w meczu i to było normalne. Na pewno, mówię, komfortowa sytuacja jest tak, jak było w Tarnowie, że każdy się nie martwi o miejsce w składzie, każdy sobie jedzie, ale... A to jest mobilizujące, jeżeli jest tam faktycznie ktoś i czuć ten oddech tego zawodnika? No na pewno to dodatkowa mobilizacja i to wszystko zależy od zawodnika, bo nie będę tu wymieniał z nazwisk, ale byłem świadkiem zawodników, którzy tej presji nie wytrzymywali, robili głupie rzeczy na treningach, gdzie później się to kończyło kontuzją, jakimś, mówię, niepotrzebną kontuzją na treningach. To już w ogóle przeszło w drugą stronę. Trzeba być mocnym psychicznie, a to naprawdę trzeba być mocnym psychicznie, bo to jest taki oddech. Mówię, to nikt nie wywierzy takiej presji, jak właśnie świadomość, że można nie pojechać kolejnego meczu. Ale zdrowa rywalizacja nie jest zła, jeśli to wszystko. I wierzę, że tu w Tarnowie też po rozmowach ze sztabem szkoleniowym w Tarnowie, z tego co się dowiedziałem, to ma być na zdrowych zasadach to ta ewentualna rywalizacja, czy te ewentualne roszady robione, to będzie pozytywnie. Każdy będzie wiedział, że ma bata nad sobą i każdy musi jechać, a nie będzie miał ciepłej posadki. To jest w jakiś sposób dobre, tylko musi być to fajnie poukładane. Powiedzmy o sponsorach indywidualnych. Wiemy, że zakłady mechaniczne wchodzą w jakąś współpracę z tobą. Przeskakujesz też z Łodzi do Tarnowa, więc pewnie teraz masz taki okres pozyskiwania tych sponsorów. No tak, dokładnie. No, dziękuję tu z tego miejsca panu prezesowi Henrykowi Łabędziowi, że zdecydował się na wspieranie mojej osoby indywidualnie. Bardzo się z tego cieszę i nie ukrywam, że też, że jednym z tych argumentów też przyjścia sportu do Tarnowa było to z taką nadzieją, że tych sponsorów uda mi się pozyskać, bo jeżdżąc w Łodzi praktycznie nie miałem żadnego sponsora. Stamtąd nie miałem żadnego, bo no mówię, tak specyficznie tam miasto nie udawało się tam kogoś znaleźć. Tu w Tarnowie, mimo tego, że jeździłem w Łodzi, parę firm mi pomagało. Także z tego miejsca tu też dziękuję. No i fajnie, że się z mechanicznymi udało i liczę, że kolejni sponsorzy też dojdą. Tak mówię, też cel drużyny jest ambitny, cel mój indywidualny też jest ambitny, a do tego wiadomo, że nieodzowną tej części tej gry są pieniądze. Wrócę jeszcze do zmian w Unii Tarnów. Tam Mirosław Cierniak powraca do sztabu szkoleniowego. To może jakoś wpłynąć na rozwój młodych zawodników? No, Mirek pracuje już od paru lat z młodymi zawodnikami. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Myślę, że tam najbardziej się będzie skupiał na nich, na nich młodych. Z nami, seniorami, zbyt wiele już tam nam nie przetłumaczy, bo żużel jest takim sportem, że jak ktoś sobie już coś tam upatrzył, to ciężko nam nawet młotkiem wybić pewne rzeczy z głowy, ale no cóż, no mam nadzieję, że jego powrót będzie pozytywny. Wierzę w to, że fajnie się to będzie układało. Aby osoba Mirosława Cierniaka może wpłynąć na to, że ci zawodnicy no, mieli łatwiej awansować do Ekstraligi? Przede wszystkim potrzebna jest osoba, która zna bardzo dobrze regulamin, który się zmienia co sezon, żeby nie było takich sytuacji, jak mieliśmy w meczu z tego zakończonego sezonu z Toruniem, gdzie Janusz wyjechał do biegu bez rękawic, bo powiedział się w ostatniej chwili, że jednak może jechać. To jest najważniejsze, bo tak naprawdę to, co ostatnio wypowiadał się Zenon Plech. W tych meczach ligowych najważniejsza jest głowa i człowiek, który będzie tego pilnował, aby wszystko wyglądało na tip-top. Zawodnicy myśleli tylko o swoich startach, a nie zastanawiali się w ostatniej chwili, czy mają wyjechać na tor, żeby wiedzieli przed meczami, jakie są te właśnie kluczki regulaminowe, na co muszą zwracać uwagę, za co mogą dostać tą żółtą kartkę. Właśnie takie powinny być odprawy
przed meczami, żeby potem nie wynikały jakieś nerwowe sytuacje. I to jest najważniejsze. Potrzeba po prostu osoby, która będzie kierowała tą drużyną, no tak jak powiedział Kuba. Trener nie jest wcale potrzebny teraz dla zawodników seniorskich. Każdy ma swój team, są to kontrakty zawodowe, więc każdy myśli o sobie indywidualnie i chce pomagać drużynie. Więc tutaj kwestia tylko pomocy tej pilnowania, którym jego zawodnik pojedzie i co trzeba zrobić. I myśli też taktyczne, bo wiemy jeszcze za czasów Marka Cieślaka, jak to wyglądało, pamiętny mecz z Falubazem, kiedy taktycznie rozegrał ten bieg, zrobił przewagę, w której mogli pojechać z rezerwy taktycznej zawodnicy. Także tu trzeba też myśleć, bo nie wszystkie mecze Tarnowskiej Jaskółki będą wygrywać w pierwszej lidze. Składy są mocne i trzeba będzie tą myśl taktyczną wprowadzać w meczach. Kuba, jaki plan przygotowań przed sezonem? Argentyna wchodzi w grę? Były zapytania, ale nie, no to odpuszczam temat. Było dobrze, jak tam wtedy byłem, ale te 2 miesiące to troszeczkę za długo. Tam negocjowałem z niemieckimi organizatorami tak bardzo wstępnie i pobieżnie, żeby troszeczkę na krócej, ale mam tutaj dużo, dużo do zrobienia. Właśnie też nie sądziłem, że też zaczynam jeździć po sponsorach tutaj w regionie i to strasznie dużo czasu zajmuje i chcę od grudnia zacząć normalne przygotowania fizyczne i się na tym skupić, także na razie Argentyna odpada, może w przyszłości. Życzymy Ci powodzenia, dużo zdrowia, samych trójek, no i awansu do Ekstraligi. Dziękuję bardzo. To był magazyn Żużlowy, Tomasz Weryński, Paweł Raczybor i Kuba Jamrok. Dziękujemy. Partnerem programu jest portal espeedway.pl. Sponsorem głównym programu jest najlepiej wyposażony sklep wędkarsko-zoologiczny Fish.